Ja Was witam serdecznie, dzień dobry. Jest niedziela, a więc właściwy czas na to, żeby piwo niskoalkoholowe pod tytułem FM56 No Percent Alcohol albo jakoś tam wlać do kegu i nagazować, no i spróbować degustować, pić. Mam nadzieję, że tego alkoholu nie będzie zbyt dużo. Witam Was takim czymś zielonym, papką. To nie jest tak, że ustawicznie człowiek pije piwo mimo oszerzenia kultury robienia piwa w domu. Dosyć często, co drugi dzień robię sobie takie świeżutkie koktajle. No to tak krótko o tym, to jest koktajl z... Nie wiem, czy to koktajl, bo to jest do picia taki soczek. To jest koktajl z... nazwijmy dobra, koktajlem. Czyli tak, jedno mango, jedno awokado, dwie duże cytryny, pęczek pietruszki, 200 kostek lodu, 800 ml wody i chyba niczego nie pominąłem, więc wasze zdrowie. Trochę takie dwie duże garście szpinaku baby. Szpinak w odróżnieniu do pietruszki nadaje gładkości takim napojom, ten baby. To jest coś takiego jak w piwie zbożowość, a słodowość. Zbożowość jest taka szarpiąca i to daje pietruszka. Ten napój jest taki dosyć agresywny na podniebieniu. Natomiast jeśli doda się dwie garści samego szpinaku w listkach, to okazuje się, że to wszystko wygładzone jest, takie jedwabne. No i spokojnie można to pić. Awokado w ogóle nie czuję. Mango też nie. Muszę przyznać się, że albo nie jest sezon na mango, albo ten owoc mi spowszedniał i tak naprawdę niewiele wnosi w ogóle nic. Chociażby tutaj nie czuję mango. Absolutnie. Prym wiodą cytryny, one są agresywne w aromacie. No może w smaku jest mango. Mógłbym skłamać. A więc do rzeczy. Jest trochę roboty. Będą przebitki w czasie tych moich pustych przemów, bo ja nie lubię gadających głów. To jest nudne i tak dalej. Tego się nie ogląda. Więc zapuszczę Wam zaraz takie szybkie kroki do tego, żeby przywrócić kek, który stał sobie pół roku, bo tak u mnie było, albo i... No nie wiem, czy rok nie stał. Chyba rok. Na balkonie, albo gdzieś tam w garażu, no i trzeba go jakoś przywrócić do użytku. Jak to robić? No, najprościej jest zrobić po prostu solidne mycie i szorowanie w takiej postaci, jak właśnie widzicie. Czyli najpierw CIF z zewnątrz i od wewnątrz. Oczywiście najpierw rozebrać ten kek, odkręcić mu głowicę, zdjąć wszelkie możliwe uszczelki. To nie jest skomplikowana czynność. No i trzeba go umyć solidnie. Jak widać, dużo wody idzie na to, żeby takie piwo summa summarum wylądowało w naszych przełykach. Stąd koszt wody w browarze jest no, srogi. Dużo litrów wody używa się do tego. Ja nie pamiętam przelicznika w tej chwili, ale myślę, że kilkadziesiąt litrów wody, tak na oko, używa się do jednego litra już gotowego produktu, ponieważ gro wody idzie na różne czynności sanitarne. Do takich zabaw po prostu polecam CIF, polecam jakiś środek do mycia naczyń chociażby, który też dosyć dobrze spełni swoją powinność. A na koniec Starsan, to jest taki ponownie amerykański środek, no już nie czyszczący, bardziej taki nazwę to, właśnie nie wiem, czy on sterylizuje, czy dezynfekuje. Krótko mówiąc, używajcie go na sam koniec. To jest środek wielokrotnego użytku. Tak więc najpierw moczę w nim wszystko, co będzie używane do zlewu, krótko mówiąc, oczywiście czystym, co będzie używane do tego, żeby przelać piwo ostatecznie z wiadra do kegu, a potem ten sam Starsan nalewam do kegu, uszczelniam go, to też będzie pokazane w miarę i w jakiś sposób już umyty i wyczyszczony kek zaczynam dezynfekować bądź sterylizować. Chociaż to jest chyba w domu za grube stwierdzenie. W domu sterylizacja praktycznie nie istnieje. Musielibyśmy mieć enklawę, więc tak jak w szpitalu. Tak, jest trochę z tym roboty.
Z tym, że i pracy, ale summa summarum uważam, że zakup kegu Cornelius butli 6-kilowej z atestem, na to trzeba zwracać uwagę, bo okaże się, że za napełnienie, znaczy generalnie jeżeli kupicie butlę bez atestu, to spotka was ząg w tak zwanym punkcie strażackim, jak ja to nazywam, takim punkcie, gdzie napełnia się butlę CO2 albo mieszanką azot CO2, chociaż muszę powiedzieć, że nie mogę spotkać takiego zakładu, bo już dawno chciałem sobie w ogóle azotem napełnić butlę, to jest niemożliwe. I to potem mieszanką, to jest możliwe, ale okazało się, że na Płotniczej w Gdyni jest taka możliwość, ale pani sobie żądała numeru NIP, czyli chciała wystawić fakturę. No, ja nie mam numeru NIP, nie prowadzę działalności, więc okazało się, że niemożliwe jest w tym punkcie skorzystanie z takiej dobroci. No to po prostu zajechałem do najbliższej pliszki, to chyba nazywa, tak? Tych od tych gasic tych pożarowych, samochodowych. No i tam napełnili mi butle. I co się okazało? Jedną butlę miałem bez atestu, się okazuje. No i przygotowanie takiej butli i zatestowanie kosztowało mi dodatkowe 30 zł. No dużo, niedużo, ale zawsze jakiś koszt. Więc sądzę, że w 200 zł zamkniecie się w koszcie butli 6-kilowej. Ona wam starczy, myślę, że na rok. Dlatego, że ta butla będzie wam nasycać piwo, ale też i podawać do szkła, wypychać piwo. Czyli napełniać powoli kega, tym razem CO2. Czyli naciskać od góry i to piwo będzie tym od dołu podawane. Pamiętajmy, że w kegu Corneliuszy piwo jest podawane od dołu. Dosyć istotna rzecz, jeżeli mówimy o chmieleniu, chociażby na zimno, no to tylko hop spider obciążony kulkami szklanymi, takimi. Też trzymam w takim, o, już wyparował, widzicie. A więc już mamy kolejne doświadczenie. Starsan paruje. Dziwne, no tak to wygląda, jakby w Starsanie był alkohol. Dobra, to potem wytrę. Czyli trzymam sobie kulki w Starsanie, którymi potem obciążam tak samo przygotowany hop spider, do którego wrzucam nie granulat, a szyszki. Dlatego, że wrzuciłem kiedyś granulat, ten granulat się rozpuścił z hop spidera, przeszedł delikatną, drobną siatkę oczka. No i był taki moment, że miałem problem z podaniem piwa, bo w głowicy, o ile rurka sama się nie zapchała, no ta głowica, czyli to, gdzie nabijamy tą czarną końcówkę, dokładnie taką. Tak, to jest końcówka do podawania piwa, czarna, w Corneliusie. To zapchał mi tą końcówkę. Znaczy dokładnie głowicę, na którą tą końcówkę nasadzamy. I może być problem. Także ja polecam szyszkę citry. No niestety to jest najlepszy chmiel do tego, żeby chmielić coś na zimno. Efekt, zaprawdę powiadam wam, murowany. Wracamy do przygotowania kegu. Myjemy keg. Jak mówię, ja pojechałem sieve, potem pojechałem po rozkręceniu. Pojechałem płyn do mycia naczyń, no i na końcu zalałem go Starsanem i odwróciłem go, tak jak widać na filmie, do góry nogami. Tam chwilowo mi leciał, bo źle była założona ta uszczelka do głowicy, tylko do, jak powiem, ta gruba, taka okrągła. Jedną ręką jednak nie polecam. Kiedy ją dobrze założyłem dwoma rękami, już to wtedy okazało się, że wszystko jest szczelne i kek nie cieknie i się sterylizuje, dezynfekuje. Będę tego słowa używał. No i wtedy, kiedy ten kek już jest zdezynfekowany, to zaraz zniknie za mną to wiadro. Stała się rzecz taka niesłychanie ciekawa, bo okazuje się, że przy chmieleniu trzy doby temu wsypałem tutaj 70 gramów chmielu i spójrzcie, co się stało. Tu mamy warstwę białych, nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj mamy warstwę białych drożdży. Ewentualnie to przybliżę tą przebitką. Mamy na tych drożdżach warstwę chmielu, czyli już tych drożdży nie użyję, no bo nie chcę ich użyć. To będzie jedyne piwo niskoalkoholowe.
Mamy brzeszkę, która też jest delikatnie zakłócona i zmętniona i mamy tutaj, kurczę, dokładnie na podziałce litr, czyli jakiś centymetr, półtora centymetra warstwy chmielu, która idealnie jakby oddziela brzeszkę od, załóżmy, że powietrza, no tak, powietrza, bo przecież tu jest powietrze, sterylizując ją, ale problem teraz jest w nalaniu. Jak to zrobić, żeby to piwo w miarę klarowne nalać do kegu? Był pomysł taki, żeby przelać to zwykłym wężem i zaciągiem z ust do wiadra, który ma oplot, i, bo generalnie tak robię przy piwach i jakby z drugiego wiadra z fermentacji cichej, bo tu zwracam uwagę, że nie było fermentacji cichej ze strachu przed wprowadzeniem obcych drożdży. Czyli z fermentacji cichej, gdzie człowiek coś tam chmieli, przelewam do wiadra, które ma oplot, i tym wiadrem dopiero zlewam do kega. I zapewniam Was, że w tym momencie piwo jest bardzo, bardzo, bardzo klarowne, jeżeli użyjecie Whirlflocka T. Przy mchu, nawet nawodnionym, ta klarowność jest mniejsza. A tutaj będzie problem. Jak ten problem rozwiązać? Rozwiązujemy ten problem lakonicznie, prosto. Idziemy do najbliższego marketu i kupujemy taki druciak. To akurat jest druciak renomowanej firmy, kupiony za 2,99. Dwie sztuki takich druciaków kupiłem. One się moczą starcami, ale są druciaki, nie wiem, na czym to polega, są druciaki trzysztukowe za złoty 99 firmy Krzak. Trzy nie są mi potrzebne, dwa tak naprawdę też nie, więc no, ale nie było innego wyboru, więc podniosłem jakby inwestycję w browar o 1 zł polskich i kupiłem dwa druciaki renomowanej firmy. Chyba niczym się nie różnią, one są tak samo, że powiem, słabe jak te druciaki tańsze, czy w ogóle za 5 zł widziałem jakieś druciaki. No druciak jak druciak. On pozwoli zaciągać chmiel, zaciągać brzeczkę właśnie bez chmielu. Jak? Będę musiał się do Was tak bokiem trochę odwrócić, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. Otóż ja ten druciak, mam nadzieję, że to widać, ja ten druciak nałożę na wąż, który będzie ciągnął, i coś takiego wrzucę do piwa, tutaj, do tego wiadra. Drugą stroną zaciągnę i do kegu. Ten druciak pozwoli na to, żeby jednak nie trzeba tu żadnej gumki, on jest tak fajnie skonstruowany nawet. Będzie ciągnął, powinien ciągnąć całą swoją powierzchnią brzeczkę. I chmiel powinien tutaj się osadzać na całej powierzchni druciaka. Przy tego typu piwie, czyli takim, gdzie ja się boję generalnie cokolwiek robić, żeby nie doszło do infekcji, a szczególnie Wy, jeżeli butelkujecie, musicie się tego obawiać, bo jeżeli jakiekolwiek drożdże dostaną się do tej brzeczki, której jest sporo cukru, bo przypominam, że odfermentowało od 7 BLG tylko do 6, co daje 0,5% alkoholu, teoretycznie, zmierzonego przez kalkulator Beersmitha, ale potwierdzę to badaniem profesjonalnym za 50 zł, oznaczanie alkoholu w piwie, gdzie będzie wydełki i tak dalej, zaniosę to piwo do gdyńskiego Centrum Naukowo-Technologicznego. Jako że mam niedaleko, no zainwestuję jeszcze 50 zł i potwierdzę sobie teorię praktyką. Zobaczymy, ile to piwo tak naprawdę ma procent alkoholu. Ale jeżeli dostaną się jakiekolwiek inne drożdże, co w warunkach domowych jest bardzo możliwe, no to rozumiem, że nie muszę tłumaczyć, co się stanie, kiedy to piwo będzie zabutelkowane. Także z racji bezpieczeństwa ja takie piwo keguję, nawet jeżeli ciśnienie wzrośnie, jeżeli dostaną się jakiekolwiek drożdże, nie sądzę, ale jeżeli, no to będę spał spokojnie, że jest takie urządzenie w dekielku kega, które automatycznie odpuszcza wysokie ciśnienie i tutaj nic nie wystrzeli. Nie będzie granata kegowego tak zwanego i wszystko skończy się dobrze. Nalewam do kega 18 litrów.
w środku w kegu mamy taką linię, jest to taka niepisana linia, bo to nie jest oznaczenie, ale no, trzeba zostawić miejsce na poduszkę tak zwaną powietrzną. Kiedy kega już napełnimy do tych 18 litrów, no to zostawiamy taką poduszkę powietrzną, dlatego że po napełnieniu i zamknięciu kega wypychamy powietrze, czyli odkręcamy gaz i kilkoma ruchami, dwoma, trzema gwizdkiem odpuszczamy powietrze, tlen. Ponieważ gaz jest cięższy, on się kładzie na powierzchni w kegu piwa, a więc wypycha tlen. I ten tlen wyciągam gwizdkiem, żeby pozbawić środowisko tlenu. Takie piwo, że tak powiem, jest bezpieczniejsze w kegu. Kiedy uznam, że nie wylatuje powietrze, a nie wiem jak to uznam, po prostu praktycznie trzy razy odpuszczę gaz. Odkręcam gaz i na podstawie przelicznika tabeli, w tabeli niezależnie od tego, bo są dwie metody gazowania, na spokojnie i niespokojnie, tak? Na niespokojnie strzelamy trzema atmosferami trzy razy w przerwach, mieszając kegiem, żeby to się im zimniej tym lepiej, im chłodniej tym lepiej, żeby gaz się rozprowadził po piwie, no i tak naprawdę mamy piwo zdatne do picia. Ale jest też metoda taka jak w browarze, czyli stałe podawanie gazu. Jest tabela, która mam nadzieję uda mi się wkleić tutaj w ten film. I ona pokazuje, jakie nasycenie chcemy uzyskać i ile musimy ustawić, jakie ciśnienie, podciśnienie. Nie łapcie mnie za słowo, bo na tym się nie znam. Czy to jest podciśnienie? Chyba tak. Albo ciśnienie. Ustawić na manometrze wylotowym na butli, na reduktorze. Mam nadzieję, że uda mi się tę tabelę wkleić, bo ona jest bardzo pomocna. Generalnie gazuję piwa w okolicy 2,2 fol. Chyba, że mam piwo pszeniczne, to oczywiście 2,83 fol. Polega to na podawaniu ogólnie rzecz biorąc jednej atmosfery, jednego bara, przepraszam, przez tam jakiś określony czas, tydzień czy tam półtora tygodnia, wtedy piwo mamy nasycone prawidłnie. To widać po pianie, bo piana wtedy jest jak tak zwana szlagzana, czyli jest jak piana z azotu, po takim spokojnym nasycaniu. Takiej piany nie ma po takim strzelaniu w piwo. Ale jeżeli zależy Ci na Tobie na szybkości, to zalecam takie właśnie strzały po 3 atmosfery. Targanie tym całym kegiem, znowu strzał, 3 atmosfery, tak 10 minut, znowu targanie, no i tam organoleptycznie stwierdzasz, że jak już leci ok, nasycone piwo, to jest ok. No to wszystko, moi drodzy. Jest trochę roboty, ale tyle samo albo i więcej roboty jest przy butelkach. Na pewno więcej jest możliwości zakażenia piwa przy butelkach. Mimo piekarnika wstawiałem te piwa na puste butelki wymyte. Ciężko wymyć butelkę w ogóle w środku, ale załóżmy, że wymyte czymś takim, taką myjką. Wysterylizowane w piekarniku w 100 stopniach przez 20 minut, a i tak zdarzało mi się mieć trafioną butelkę albo nierównie nagazowaną. Oczywiście to jest tylko zabawa, więc nic się nie stanie jak tak będzie, ale kek to kek. Jestem pozbawiony minusa kega, to znaczy szynkowaniu. Mam jakby taki system podciśnieniowy do lania takiego birgana, do lania w butelki, więc jeżeli ktoś się uprze, mam to schowane, ale jestem w stanie nasycone piwo z kega wprowadzić do butelki i zamknąć ją kapslem. To jest możliwe. Jest to również na filmie, który mam nadzieję nie zapomnę podlinkować i będzie tu pod literką i. Koniecznie proszę obejrzeć ten film. To działa. Bywało tak, że z lenistwa nagazowywałem właściwie całego kega, czyli nalewałem piwo do kega, gazowałem i potem lałem do butelek, bo był mi potrzebny do kolejnego piwa. A butelki dawałem rodzicom. No, to tyle. Dziękuję Wam za te 20 minut z okładem. No i życzę powodzenia w domowych browarach. Wasze zdrowie. Tym razem naprawdę zdrowie. Ostatnio w ogóle właśnie piję wodę albo takie rzeczy, holender, i mówię zdrowie, no. To się spina. Tak więc Wasze zdrowie. Zachęcam do kolejnej serii z Majbokiem.
z kodami rabatowymi i tym razem innym sklepem dla piwowarów domowych. Do zobaczenia.